Architekt Cichopek zdradza, jak ma wyglądać jej gniazdko z Kurzajewskim. Będzie w stylu Japandi? Jonatan Kilczewski to projektant wnętrz zakumplowany z Kasią Cichopek. Razem prowadzili program Akcja Aranżacja w TVP Kobieta. Jonatan zna zatem doskonale gust i preferencje celebrytki. Nic dziwnego, że Kasia poprosiła swego kolegę o pomoc w projektowaniu domu i biura, w którym będzie nagrywała materiały na swoje social media. Projektant zdradził nam, w jakim stylu powstanie wymarzone gniazdko, w którym prezenterka zamieszka z Maciejem Kurzajewskim. Kasia od dawna zajmuje się remontem mieszkania w domu w Wesołej, w którym będzie mieszkać razem z Maciejem Kurzajewskim. Para jest po zaręczynach. A w ich nowym gniazdku mają się też znaleźć piękne i komfortowe pokoje dla trojga dzieci, nastoletniego Juliana, syna Macieja, który wraca ze szkoły w Holandii i dwójki dzieci Kasi. Adama, który we wrześniu idzie do szkoły średniej i Helenki, która kilka tygodni temu przyjmowała pierwszą komunię świętą. Nie glamur, a minimalizm. Rozmawialiśmy z Jonatanem i choć ten zapewnił, że nie może dokładnie zdradzić, jak będą wyglądały wnętrza prywatne Kasi, opisał dokładnie, czym Cichopek się inspiruje i jaki styl preferuje. Byliśmy zaskoczeni, bo prezenterka pytania na śniadanie okazuje się osobą, która od stylu glamour woli minimalizm. Kasia lubi ciepłe, przytulne wnętrza, eleganckie, ponadczasowe, które szybko się nie zestarzeją. To bardzo mądre, bo ich nie niszczy ząb czasu. Chodzi o to, żeby dobrać materiały, które przetrwają lata, czyli kafle, mozaiki i podłogi i żeby były klasyczne. W tym też jesteśmy z Kasią zgodni. Podłogi, zabudowa kuchenna czy szafy to przecież nie są elementy, które można szybko wymienić i tu postawiliśmy na klasykę. Teraz panuje moda na minimalizm, boho, styl Japandi, mieszanka stylu skandynawskiego z japońskim, sztukaterie dobrze zaprojektowane, tłumaczy Jonatan, dodając, że zawsze doradza swoim klientom, by stawiali we wnętrzach na trwałe kamienne blaty i drewniane podłogi. Te, choć nie są najtańsze, wolno się niszczą, a przetrwają w świetnym stanie długie lata. Potem odświeżenie ich nie jest tak bardzo kosztowne i uciążliwe jak wymiana podłóg czy całych mebli w kuchni czy łazience. W jakiej kolorystyce będą utrzymane wnętrza Cichopek? To raczej barwy stonowane, uniwersalne. Natomiast kolorowe akcenty, które można wymieniać co jakiś czas i w ten sposób odświeżać wnętrze, ożywią spokojne pomieszczenia.